Artur Smarzyński, witam serdecznie. Jesteśmy przed galą FSC 9. Jutro duże wyzwanie, bo na kursie kolizyjnym sporo imprez i nawet nie tylko terminowo, ale i w okolicach. Natomiast FSC 9, czy może zaskoczyć? Generalnie mi nikt nie koliduje. Ja mamy blisko też mamy czy KSW, czy po drugiej stronie kraju jest kontra, czy w Szczecinie jest SBS. Nie wiem, czy coś jeszcze jest, bynajmniej tutaj organizują moi koledzy, to wszystko wiem. Wiesz co, tutaj ja nie czuję jakiejś kolizji z żadnym z wydarzeń. Jeśli chodzi o KSW, oni są na swoim Via Play, tak, więc tutaj nie każdy z tego korzysta, kto będzie chciał nas obejrzy, tym bardziej, że często jest tak, że przerzucając kanały, ktoś po prostu zatrzyma się na nas. Ja jestem wdzięczny, mamy świetnych zawodników, którzy mają duże rzesze kibiców, nie tylko tutaj lokalnie. Hala została wyprzedana w 85% pierwszego dnia, więc wiele osób nie było w stanie nawet dostać biletów tyle, ile chcieli, więc zostaniemy przed telewizorami. A dzisiaj tak naprawdę dostałem garstki biletów od zawodników, jakieś pojedyncze gdzieś tam na końcach, które im pozostawały, to nawet teraz podczas ważenia się rozchodziły, tak? Więc no, od strony biletów nie odczuwam tego w żaden sposób, zobaczymy po wyniku może oglądalności, ale też już niejednokrotnie ja oglądałem jedną galę na telefonie, drugą na komputerze, trzecią w telewizji, tak? Bo gdzieś śledziło się te wydarzenia, a czasami jest tak, że ja byłem na jakiejś walce mojego zawodnika, tak, który walczy w jednej stronie kraju, a trzech innych walczyło gdzie indziej i też się oglądało, więc dla fanów sportu walki nie ma granic, jeśli chodzi o wyzwania. Debiutujecie na antenach Polsatu. Tak, to prawda. Jakie oczekiwania? Czy to poszerza Wam zasięg, poszerza Wam odbiór? Zawodnicy też chętniej chcą walczyć w takiej organizacji, która pokazuje się na ogólnokrajowej antenie, niezarezerwowanej i niedostępowej, jeśli chodzi o pay-per-view. Zdecydowanie tak, bo zawodnicy chcą zaistnieć. Jest XXI wiek i niestety trzeba dbać też o medialność własną, nie tylko o umiejętności. Jest wielu świetnych zawodników, którzy no niestety zarabiają mniejsze pieniądze niż ci mniej utalentowani, można rzec, ale no z kolei dbają o własny marketing, tak? No to jest ich część marketingu, to są ich sponsorzy. Oni mogą się pokazać nie tylko swoim najbliższym znajomym, nie tylko tym, kto przyjdzie do nas na halę, ale też ludziom z drugiego końca Polski, czy też Polakom mieszkającym w Anglii, tak? Za pośrednictwem telewizji, to bardzo podnosi prestiż. Nie ukrywam, że też nam jako organizacji w wielu rozmowach pomaga, tak? My dopiero uczymy się z tego korzystać, robimy pierwszą galę. Ja jestem pewien, że musimy się jeszcze kilku rzeczy nauczyć, bo to jest kilka nowych rzeczy, bo jeśli chodzi o taką galę, tak naprawdę bez telewizji lokalną, czy gdzieś mam zrobić galę i zapomnieć halę, to już nie jest dla mnie żaden problem, żadne wyzwanie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz, dobra, pamiętam, ale to była bardzo duża hala, kiedy nie sprzedałem wszystkich biletów, tak naprawdę. Więc tutaj nie ma problemu, już tak naprawdę dobierając odpowiednich zawodników z odpowiednich środowisk, dbając o bezpieczeństwo na trybunach, zapełnić halę i gdzieś zadbać o ten w miarę poziom sportowy. A teraz tutaj musimy zwrócić raz, żeby poziom sportowy był jak najwyższy, a dwa, żeby też lokalnie wypełnić tą halę, no bo jednak wspierają nas lokalni sponsorzy. Solidna karta walk i pojedynki międzynarodowe, które też przyciągają sporo zainteresowania i są trudne do, jakby to powiedzieć, do zaaranżowania, tak? Bo jednak trzeba liczyć, wiemy na przykład gdzieś tutaj konkurencyjna organizacja już nie doczekała się uczestnika walki wieczoru. Dzisiaj wasz uczestnik walki wieczoru był na miejscu, ale też były problemy wcześniej z doborem i powiedzmy z zestawieniami. Liczysz na to, że co? Że ta karta wypali mocno, że zainteresuje kibiców? Jak ją oceniasz ogólnie? No zdecydowanie na naszej karcie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nie słyszałem jeszcze o gali, którą fascynował się od początku do końca jakiś kibic i czekał na każdą walkę, super, ale wierzę w to, że nasza karta jest w stanie zainteresować każdego, choćby nawet przez przekrój formuł, bo jest K1, cage boxing, MMA, zarówno amatorskie, jak i zawodowe, są zawodnicy bardziej rozpoznawani, są zawodnicy, o których niedługo, mam nadzieję, będzie głośno. No i są też walki kobiet, gdzie o dziwo jeszcze potrafiłem dzisiaj w rozmowie ze sponsorem, mówię, no zawodniczka właśnie do mnie dzwoni, a tu dziewczyny też walczą, ojo, ale będzie, nie? No to jednak walki kobiet to też jest sporna... Też mają swoją publikę. Tak, ale to jest troszeczkę sporna sytuacja w MMA, bo mnóstwo ludzi w ogóle nie może na to patrzeć i mówi, że nie, że kobiety mają się bić, ale same dziewczyny z branży chętnie obejrzą swoje przyszłe rywalki i tak dalej. No więc no, naprawdę przekrój jakby sportu u nas jest dość duży, hala wyprzedana,
dwa kanały otwarte telewizyjne, partnerzy internetowi dość duży, portale branżowe jak Fightsport, choćby nawet są zawsze z nami, więc czego mamy więcej chcieć? Tak, Krystian Kaszubowski, Piotr Stajszczyk, mamy też Alana Kalskiego z tych miejscowych zawodników. Na nich najbardziej pewnie liczysz, jeśli chodzi tutaj o doping miejscowej publiczności. Na kogo jeszcze? Mateusz Pawlik zdecydowanie, bardzo duża rzesza kibiców zawsze. Krzysztof Kruzel, tu jest zawsze, też zawsze bardzo głośna grupa kibiców. Formuła K1. I Formuła K1, i tu zawsze jest bardzo głośno. U Krzyśka jest głośno, jak Krzysiek już wychodzi, nie? I to się kończy dopiero jak schodzi. Więc tutaj bardzo liczę, ale są też zawodnicy takie jak Martyna Maciejewska, miejscowa, jest Tomek Gałka. No jest w każdej walce tak naprawdę ktoś miejscowy. Ja nie mam tutaj walki, gdzie jest ktoś z drugiego końca Polski versus ktoś z zagranicy, czy odwrotnie, nie? Nawet walki międzynarodowe to jest Kacper Matyszewski, który jest miejscowy, tak? Jest Piotr Stajszczyk, który jest miejscowy. Jest Kamil Lemke, który jest miejscowy, tak? Więc no tutaj mamy, no naprawdę, doping będzie naprawdę bardzo duży, a te walki międzynarodowe jeszcze mają ten dodatkowy smaczek, że gdzieś tam patriotycznie się podchodzi do tego, że nawet jak go nie znam, to Kamil, powiedzmy, czy tam Grzesiu, czy ten, jesteśmy za nim, tak? Brazylijczyk Silva i Kirill Medwiedowski, który jest tutaj, zaspokoją te gusta właśnie kibiców, którzy oczekują międzynarodowych pojedynków, solidni zawodnicy? Ja myślę, że walka Stajczyk z Silvą, którzy mają obaj świetne warunki fizyczne, jak na tą kategorię wagową. Silva jest zaprawiony jest mocno w bojach, jest bardzo fizycznym zawodnikiem. Z kolei Stajczyk jest dużo mocniejszy niż można się spodziewać. Błyskawicznie zakończył dwa pierwsze pojedynki zawodowe z bardzo faworyzowanym Wilkiem, którego skończył bardzo szybko przez duszenie. Byłem na tej walce, tak, widziałem. Wcześniej też rywala swojego no, bardzo mocno zbił też dość szybko. No i teraz przychodzi tak naprawdę dla niego największe wyzwanie, bo dużo bardziej doświadczony rywal, silny fizycznie. Mam wrażenie, że bardziej o większej muskulaturze. No zobaczymy, jak do tego podejdzie przede wszystkim głowa Piotrka, ale ja wierzę, że ta walka może skraść show. Jeśli chodzi o main event, no to jest zastępstwo zawsze możemy dać znak zapytania, jeśli chodzi o formę Kirilla Medwedowskiego, no ale w jakiej formie Kirill by nie był, stoczył 34 walki zawodowe, z czego dużą część dla ogromnych organizacji, choćby 4 walki w Bellatorze, ACA, Octagon, Babylon w Polsce, tak? Więc mówię, on mi sam powiedział wczoraj, że on jest najmikiem, on się nie boi iść do Paszczy Lwa, on będzie się bił, on ma plan na tego rywala, on mówi, jechałem długo do was, mówi, też sobie oglądałem, też jestem doświadczonym zawodnikiem, nie boję się bić, wiem co może mi się udać. To w takim razie co? Zapraszamy kibiców na FSC 9, anteny Polsatu. Artur Smarzyński tutaj czuwa nad całością. Mam nadzieję, że jutro obejrzycie naprawdę dobre widowisko. No i w najlepszym czasie antenowym. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki.